Dąbrowa mogła być mistrzem Polski, warunki były idealne. Zespół miałyśmy naprawdę bardzo fajny wtedy, już zgrany, bo rok wcześniej też już grałyśmy razem. Z jednej strony byłem bardzo szczęśliwy, że jest ten srebrny medal, ale ten niedosyt towarzyszy mi chyba do dnia dzisiejszego. Strasznie chciałyśmy i wierzyłyśmy w to, że wygramy. No wszystko, wszystkie znaki na niebie i ziemi sprowadzały się do tego, że tak się to skończy. Wygrałyśmy dwa pierwsze mecze i to pewnie. Pojechałyśmy tam, wygrywałyśmy, miałyśmy piłkę meczową i w jednym i w drugim meczu i to na 3 sety, na 5 setów. To była jakaś makabra to, co się wtedy stało. Przez tyle lat przeżyłam parę takich spotkań, gdzie już się wydawało, już te myśli, mówią, jest, koniec, mamy to. I się o losy meczu odmieniały i bardzo podobnie było właśnie w tym spotkaniu. Dziewczyny już w ogóle były, piłki meczowe dziewczyny już były podobno gotowe, żeby w ogóle wybiec już na parkiet. I to już było wszystko tak przygotowane. Ja tak końcówki przeważnie nie śledzę punktów, wtedy przynajmniej tak miałam, że nie śledziłam punktów, więc nie wiedziałam dokładnie ile jest. Pamiętam przy stanie 2-0 i to była końcówka trzeciego seta. Porządkowi układali, przygotowali wszystko, że już będzie zaraz wystawiane podium, że będzie cała ta ceremonia i los meczu się odmieniły. Ja tak dzisiaj mogę się przyznać, że w Sopocie pod koszulą miałem już t-shirt założony Dąbrowa mistrzem Polski i myślałem, że wypadnę na parkiet, zerwę guziki z koszuli i będę w tej koszulce, ale niestety no tak się stało, jak się stało. No, wygrywaliśmy w tiebreaku 14 bodajże 10 czy 12 czy 11. I niestety przegraliśmy. Bo ja pamiętam, długo to odchorowywałam i do tej pory to wspominam z ciarkami na plecach, że no, że tak przegrałyśmy takie wygrane mecze już. Tutaj na miejscu przyjechałyśmy do Dąbrowy, też była super atmosfera, było tyle ludzi. Każdy nam dopingował, w sumie każdy się cieszył, że gramy w Dąbrowie ten ostatni mecz i miał nadzieję, że będzie ten finał rozstrzygnięty u nas tutaj na naszą korzyść. No niestety, było to straszne. Nie potrafimy sobie wytłumaczyć, co się stało. Bo w sporcie bardzo często dużą rolę odgrywa to, co się dzieje w głowie, bo przygotowane byłyśmy na pewno, byłyśmy mocną drużyną, no niewiele brakło, natomiast wygrałyśmy w tamtym sezonie Puchar Polski, to też było piękne.